Ja chciałem dzisiaj z wam powiedzieć o kilku rzeczach. Ja nazywam się Bartek Gola, zarządzam SpeedUp Group od 5 lat. Mamy cztery wieki inwestycyjne, inwestujemy na wczesnym etapie, począwszy od seedu aż po taki wczesny, wczesny rozwój. Mamy w tej chwili w portfelu około 30 inwestycji. Sporo sukcesów, jeszcze więcej porażek. W związku z tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić taką myślą, dlaczego polski inwestor zabiera w startupie czy w, czy w, w, w 50% udziałów. To oczywiście jest pewne uproszczenie, ale wszyscy bardzo często można śledzić dyskusję, że dlaczego zabieracie tak dużo w Stanach zabierają 10% albo zabierają dużo mniej, dużo mniej, dużo mniej. I teraz chciałem Wam wytłumaczyć dzisiaj, że to nie wynika tylko i wyłącznie z naszej chciwości czy braku zaufania i wiary do Was, ale wynika z matematyki. A na koniec chciałem Wam powiedzieć kilka słów, jak można by, jak ten problem moim zdaniem można rozwiązać. Każda prezentacja ma swój początek, że pomysł na nią. Mój zrodził się oczywiście na Facebooku, gdzie śledziłem dyskusję Adama Jesionkiewicza, który tutaj był gościem pewnie z dwa, trzy spotkania temu z, z jednym z twórców Auli i zaczęli dyskutować, kto ile ma udziałów w, w, w danym projekcie. A ja tam to powykreślałem, bo, bo nie ma sensu, natomiast padło pytanie, dlaczego inwestor na etapie SIT zabrał 48,8% udziałów. Pojawia się również pytanie, o które będę Wam się też starał się odpowiedzieć, czy to nie blokuje kolejnych rund inwestycji, czy to dobrze, ile można oddać na pierwszym etapie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to jest początek i mi się wydaje, że to jest takie pytanie, które jest dosyć często zadawane, i warto, żebyśmy sobie ci o tym pogadali. Drugie pytanie, do, drugi slajd dosyć ciekawy jest taki, to jest lista największych udziałowców Facebooka, już po IPO. Najwięcej udziałów w Facebooku mają jego pracownicy, 30%, 24% posiada Mark Zuckerberg, founderzy Dustin Moskowic, Sean Parker, jeżeli przyjmiemy, że... Proszę zobaczyć, Sean Parker jest że jako Justin Timberlake, fajnie. Sean Parker plus, jeżeli weźmiemy do tego jeszcze... Tak, mamy, mamy decyda Moskowica, oni razem mają grubo ponad 50%, 50 firmy, a to jest firma, która rund finansowych miała Pewnie dziesiątki, nie, nie wiem dokładnie ile, ale to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest struktura udziałowa firmy na seed, tylko to jest struktura udziałowa firmy dojrzałej, która wchodzi na giełdę z kapitalizacją 100 miliardów dolarów. Tak mi tu ładnie wyszło, nie wiem, Aula Polska jeszcze nie jest udziałowcem Facebooka, ale, ale bardzo, bardzo życzę, żeby się, bardzo życzę, żeby się stała. Oczywiście wtedy również dzieląc się ze speakerami za każdym razem. No, i jakby mamy z jednej strony pytanie, tak? Mamy, mamy polską firmę, w której, której inwestor na początku wziął 48%. Mamy amerykańskiego giganta, w którym na końcu jest taka sama struktura udziałowa. I teraz oczywiście rodzi się pytanie, rozumiem, szczególnie po stronie przedsiębiorców, tych, którzy dzielą się swoją własnością z inwestorem, dlaczego tak się dzieje. I teraz chciałbym Was przestrzec przed taką intelektualną łatwizną, że dzieje się tak dlatego, że nie wiem, że inwestorzy są chytrzy i. Yy, i chcą zabierać jak najwięcej. Dzieje się tak dlatego, że founderzy są, są naiwni i nie chcą odda i tam tysiąc innych rzeczy, i że w ogóle w Kalifornii jest lepiej, co akurat jest prawdą. Natomiast ja Wam chcę powiedzieć, że te polskie procenty, jak ja je nazywam, czyli te 50%, są wbrew pozorom temu, co myślicie, wynikiem matematyki i racjonalnego myślenia. I nie ma co myśleć magicznie i odwoływać się do innych biznesów, chyba że potraficie je tak dużymi wyskalować. Bo to jest tak, że jak pewnie znacie powiedzenie o tym, że tam, że dwie strony monety, że każda historia wygląda inaczej z obydwu stron, jest jedna bardzo tajemnicza rzecz, której chciałem Wam odpowiedzieć. Udział przedsiębiorcy na początku, czyli Wasz udział w biznesie, którym się dzielicie z inwestorem, równa się wycena tego przedsiębiorstwa dla inwestora. To na razie jeszcze nic nie znaczy, absolutnie nic nie znaczy, ale jeżeli byście pozwolili chwilę, to trochę matematyki, bardzo proste. Ja jestem słaby, więc ona naprawdę będzie prosta. Inwestuje w wasz biznes 100 tysięcy dolarów. To jest jasne na tym etapie, tak? Bo inwestuje 100 tysięcy, bo tyle wasza firma potrzebuje, żeby osiągnąć kolejny etap rozwoju. I dochodzimy wspólnie do momentu, ile ja mam za to objąć udziałów. Wycena startupu jest przedsięwzięciem skrajnie trudnym, bo. Możemy mówić o jakichś wartościach odtworzeniowych, możemy mówić o przyszłych przychodach, co pewnie się najczęściej stosuje, ale jeżeli mówimy o biznesie innowacyjnym, który jeszcze tych przychodów nie ma, to do mnie kiwacie? Aha, jeżeli mówicie o biznesie innowacyjnym, który tych przychodów jeszcze nie ma, jeżeli mówicie o biznesie, który w ogóle często ma model biznesowy, który jeszcze nie istnieje, to te prognozy przychodów, jakkolwiek wyglądają ładnie, to, to są obarczone mocnym znakiem zapytania. Tak? Ja zawsze się śmieję, że. w Każda firma, która z nami rozmawia w trzecim roku, ma około 50 milionów zysku. Każda. Każda jedna, takie wychodzi w każdym planie finansowym. I myśmy się nauczyli patrzeć na te plany finansowe z dosyć dużą rezerwą. Mało tego, jeżeli posługujemy się całą metodologią Lin, no to wiemy wszyscy, że to trzyletnie planowanie trochę słabe jest, prawda? Że mamy ograniczone możliwości przewidywania tego, co stanie się za pół roku, albo nasz budżet wydajemy na testowanie rozwiązań, więc trudno nam przewidywać przychody finansowe za trzy lata. W związku z tym pojawia się pytanie, jak wycenić te pierwsze 100 tysięcy? Tak? No bo na czym to polega? Ja inwestuję 100 tysięcy w wasz biznes? 100 tysięcy dolarów i muszę w zamian za to otrzymać jakąś część udziału w tym biznesie. W związku z tym po tym przydługim przy wstępie chciałem was wprost zapytać, ile byście mi oddali udziału za te 100 tysięcy dolarów. Zero, tak? Nic. A co to znaczy w zależności od wyceny? Przekaj, wezmę mikrofon, podejdę. biznesu, w odniesieniu do innego biznesu, niekoniecznie te 50% też będzie odpowiadało temu udziałowi, tak? Czyli muszę zaufać Tobie, że Twój biznes będzie większy i wart tyle, ile dzisiaj, ile dzisiaj, ile dzisiaj mówisz, tak? No na wczesnym etapie pewnie tak, tak? Jeżeli posługujemy się w jakichś prognozach, dysponujemy jakimś realnym, realną możliwością wyliczenia tego przychodu, może opierając się na jakichś danych historycznych, jeżeli ten przychód już jest, to pewnie wtedy w sposób inny to wyliczamy, tak? Tak mi się wydaje, nie wiem. Tak, to, to jest słuszna koncepcja, tylko bardzo trudna do realizacji, nie, bo ja wam dam przykład w biznesu, który nazywa się Legimi, którym jesteśmy inwestorem. Legimi istnieje dwa lata i po dwóch latach podejmuje decyzję o całkowitej zmianie modelu biznesowego. To znaczy, zaczyna sprzedawać jako pierwsza firma na świecie książki, e-booki w abonamencie. Jak mamy przewidzieć sprzedaż? że tak? możemy zakładać, możemy się uczyć, mamy pewne konwersje. Ale precyzyjne przewidywanie przychodów jest bardzo trudne, prawda znaczy na tym etapie, no bo nikt tego jeszcze nigdy nie robił, nie ma. Nie, znaczy, tak powtarzam, możemy się opierać na Excelu i my to robimy, ale mamy świadomość, mamy świadomość pewnego, pewnej umowności tego. I teraz chciałem wam zaproponować pewne ćwiczenie intelektualne. Za te 100 tysięcy dolarów raz zostaje 10% udziałowcem w waszym biznesie, a za drugim razem zostaje 50% udziałowcem w waszym biznesie. Co to oznacza? To jest to, o czym mówiłem o tym równaniu, tak, że moja inwestycja jest równa w wycenie. Co to oznacza? Jeżeli za, za moje 100 tysięcy dolarów dostaje 10% waszego biznesu, to mamy, lub za, lub za 100 tysięcy dolarów dostaję 50% waszego biznesu, powtarzam, na tym etapie umawiamy się. Znaczy trochę mamy średnie możliwości, yy, średnie mamy możliwości tak naprawdę, Zbudowania jakiegoś wiarygodnego planu. To mamy następującą różnicę. Wasz biznes na starcie jest wart albo milion dolarów, albo 200 tysięcy dolarów. Ten sam biznes. Oczywiście z perspektywy tych ludzi, którzy nie wkładają pieniędzy, lepiej, żeby biznes był wart milion dolarów, prawda? Znaczy niezależnie od tego, że to są papierowe pieniądze, to są udziały i pewnie łatwiej jest do tego zapłacić podatek, niż cokolwiek na tym zarobić. Ale, ale, ale to na tym polega różnica, tak? Znaczy, zrozumcie, że ta różnica w procentach przy tej samej kwocie oznacza. Kwotę, od jakiej inwestor zaczyna inwestować. Czyli jego pierwszą wycenę, tą, od której będzie sobie liczył stopę zwrotu i tą, za ile tą firmę będzie sprzedawał. No i tu właśnie leży problem. nie? Tutaj jak mówią Rosjanie, zjeść sebaka Tu jest cały problem w tym wszystkim, dlatego że, dlatego, że fundusz inwestycyjny, wbrew temu, co się myśli, służy do pomnażania pieniędzy inwestorów. Znaczy, my zarządzamy powierzonymi nam przez ludzi pieniędzmi, i oni rozliczają nas z tego. Czasami bardzo cynicznie mówiąc, mogę włożyć startup, ale mogę włożyć w nieruchomości, a mogę włożyć w energię odnawialną, a mogę włożyć tam, nie wiem, cholera wie w co jeszcze, w jakieś akcje na, 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 na rynkach BRIC, nazwijcie sobie to jak chcecie. I ja sprawdzam bardzo cynicznie, gdzie mam wyższą stopę zwrotu. W związku z tym, jeżeli ja chcę mieć pieniądze, którymi mogę zarządzać, jeżeli ktoś chce mi powierzyć pieniądze, zresztą każdemu funduszowi ktoś chce powierzyć pieniądze, to sprawdzi po roku, po dwóch, po trzech, po czterech, po pięciu, ile na tych pieniądzach zarobił. Fundusz inwestycyjny jest tylko organizacją, która zarządza czyimiś pieniędzmi. Oczywiście bardzo często menadżerowie funduszu też inwestują, ale no najczęściej mamy pieniądze zewnętrzne, które muszą uzyskać stopę zwrotu. I teraz bez stopy zwrotu nie będzie inwestycji. Bez wielkich stóp zwrotu nie byłoby Krzemowej Doliny. Znaczy, jeżeli ludzie nie zarabialiby tam gigantycznych pieniędzy na kolejnych technologicznych przedsięwzięciach, to nie płynąłby jeszcze większy strumień i nie sprzedawalibyśmy Whatsappa za 16, znaczy nie my, niestety, za 19 miliardów dolarów, czy tam 16, nie wiem. Tak samo nierealna kwota. Bez zwrotu pieniędzy dla inwestorów polskich, którzy inwestują w startupy, nie będą płynęły tutaj pieniądze. Bo pieniądz, jak bardzo tego możemy nie lubić, nam się to bardzo może nie podobać, zawsze będzie szukał największej stopy zwrotu. No dobra, to teraz się powymądrzałem, To teraz, ile, 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 ile inwestorzy oczekują, że im się zwróci z tych pieniędzy? Napisałem, że oczekują, że zwróci się im 20% rocznie. Przy dużym ryzyku chcieliby, żeby zwróciło się im 30% rocznie. To jest bardzo dużo z całego portfela, czyli on daje funduszowi milion złotych, tam, nie wiem, 100 jednostek. Fundusz inwestuje w bardzo wiele przedsięwzięć, z których, jak wiemy, wiele im wcześniej, tym więcej się nie uda. I te, którym się uda, muszą zarobić na te, którym się nie udało. I ten inwestor jeszcze na tym wszystkim musi zarobić 30%. Tak działa fundusz. Macie inny pomysł? Super, ale na razie jeszcze nikt nie wpadł na inny pomysł, jak to zrobić. Tak? I teraz oznacza to, że udana inwestycja, czyli taki, taki biznes, który wyjdzie, musi mieć w ogóle szansę i potencjał, żeby zwrócić się 10 razy. To znaczy, jeżeli. teraz, prawda? Wróćmy do tych dolarów. Nie? Znaczy, 10 razy, to na warunki polskie, tak? Jakbyśmy tam pewnie. Te, te, ten ostatni percentel w Stanach jest jeszcze wyższy, no bo oni skalują te biznesy, o czym będę mówił za chwilę, do gigantycznych rozmiarów. Wróćmy do naszych zainwestowanych dolarów, dobra? Mamy dwie wyceny. Mówię o mojej perspektywie, z pierwszej perspektywy. Jak, za, jak zabrałem wam 50% biznesu. To wszedłem w ten biznes po wycenie 200 tysięcy dolarów. Jak, za, jak oddaliście mi tylko 10% biznesu, to wszedłem po pierwszej wycenie milion dolarów. Co to oznacza? Jeżeli inwestuję w firmie przy pierwszej wycenie milion dolarów, czyli dałem 100 tysięcy dolarów za 10%, oznacza to, że po trzech latach powinien znaleźć się kupiec, który wyłoży na tą firmę gotówkę 35 milionów złotych, żeby. Żebym te, 30, żebym te 10 razy zarobił, tak? No tam trochę podciągnęłem do góry, dobra, niech będzie 30. I teraz dochodzimy, jeszcze mam 7 minut, teraz dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, do problemu największego całego naszego ekosystemu, również na, na, na wszystkich, którzy są na tej sali. Czyli musimy umieć skalować biznesy, żeby ktoś chciał je odkupić. Odkupić, znaczy wyłożył cash, wsadził dobie do kieszeni cash i wziął ten biznes za naprawdę duże kwoty. I dzisiaj, problemem polskiego ekosystemu, i teraz to nie jest nieumiejętność przedsiębiorców, to jest również nieumiejętność funduszy, to jest budowanie wielkich biznesów. Nie umiemy ich skalować z różnych przyczyn. To jest temat na zupełnie inną dyskusję, ja ją wielokrotnie z wami prowadziłem. Pewnie to jest przyziemność naszych marzeń, pewnie to jest lokalność, pewnie to jest tysiąc innych rzeczy, błędów, które popełniamy. Natomiast to, że polskie fundusze biorą tak wiele na początku, jest dlatego, że tak trudno jest nam wspólnie zbudować duży biznes na koniec. Ja zawsze posługuję się przykładem niewątpliwego, dużego sukcesu, jakim był Golden Line. I to nie jest spółka, którą się sprzedaje codziennie, czy co dwa dni taką transakcję mamy. To jest transakcja, która się odbyła, nie wiem, ile chwil już się, W zeszłym roku, czy dwa lata temu? W zeszłym... dwa. Dwa lata temu. Jaka tam kwota padła kapitalizacji? 30 kilka milionów, dobrze pamiętam? 33, 35. 33, 35, tak, prawda? No i to, to zobaczcie, to jest IP1. I teraz w związku z tym funduszom dzisiaj, i to jest też nieumiejętność wszystkich nasz, powtarzam. Brakuje wiary, że wy wyskalujecie ten biznes do 100 milionów złotych, wyskalujemy wspólnie, dlatego tak bardzo niechętnie godzimy się na te pierwsze wysokie wyceny, bo uważamy, że po prostu na tym nie zarobimy. Ja wam to mówię nie po to, żebyście mówili: mi Boże, jak on ma ciężko, Jezus, przepraszam, weź 60%. I te... Ja wam mówię to po to, żebyście, jak wychodzicie po inwestorach, żebyście rozumieli, Jaki jest sposób jego myślenia inwestora i w jaki sposób możecie go przekonać do tego, żeby zabrał wam mniej firmy? Znaczy, przynajmniej złożył wam taką ofertę, a złoży wam taką ofertę, jeżeli uwierzy, że będzie w stanie na tym swoim mniejszym udziale, tym samym wyższej wycenie, zarobić w przyszłości. W związku z tym, jeżeli będziecie przekonujący, będziecie mieli plan, w który ktoś uwierzy, że będziecie w stanie go zrealizować, że zrobicie z tego swojego dzisiaj małego biznesu coś naprawdę dużego, to wtedy będziecie mieli szansę na oddanie jak najmniejszej części firmy, czego wam zresztą bardzo życzę. I teraz ja osobiście nie jestem zwolennikiem zbyt dużej ekspozycji inwestora na etapie SIT. Szkoły są różne, tak? Ale ja tego nie lubię. Popełnialiśmy te błędy. Mieliśmy spółki, w których mieliśmy 60%. To się zawsze kończyło dla nas tragedią z jakichś takich czy innych powodów. Nie jestem zwolennikiem z dwóch powodów. Po pierwsze, ja lubię mieć, to jest znowu nasze spojrzenie, moje spojrzenie, tak? Że lubię mieć na pokładzie kobietę, faceta, który tym biznesem zarządza, to jest jego biznes, a ja jestem tylko na przyczepkę. Znaczy, ja mu oczywiście pomagam, ale to nie jest mój biznes. Ja chcę mieć kogoś, kto śpi, oddycham i nie, nie myśli o sobie jako pracowniku, tylko myśli o sobie jako właścicielu tej firmy. W związku z tym uważam, że silny founder dla mnie jest niezbędny dla sukcesu firmy. Jeżeli on na początku oddaje 70% inwestorom, to znaczy, że nie jest silny, to znaczy, że nie wierzy w ten biznes. I to znaczy, że za chwilę będzie zdemotywowany przy pierwszym kłopocie ucieknie. A, a druga kwestia jest bardzo praktyczna, o czym był pierwszy slajd. To znaczy, yy, ponieważ jest punkt pierwszy, to jeżeli firma posiada po konieczność pozyskiwania dalej środków, jeżeli spółka ma potrzebę tego, żeby, że będzie, żeby się rozwijać, będzie musiała się dalej finansować, to trzeba zostawić tak zwane, kolokwialnie mówiąc, miejsce dla kolejnych inwestorów. To znaczy musi być miejsce w akcjonariacie, że pojawi się nowy inwestor, który obejmie kolejne 10, 20, 30%, tym samym wszyscy obecni rozwodnią się o 30% i wtedy nie może być sytuacji, że spółka ma w akcjonariacie samych inwestorów i właściwie nie ma już twórców, bo tak, do takich sytuacji możemy dochodzić. No, mamy klasyczny konflikt, jak teraz się mądrze mówi, dwóch wartości, to znaczy mamy z jednej strony tą stopę zwrotu, a z drugą to, o czym, o czym piszę tutaj. I często ten problem robi się... No prawie że nierozwiązywalne, tak? Znaczy, rzeczywiście trudno jest nam, czy na przykład naszym Komitetom Inwestycyjnym, ludziom, którzy powierzają nam pieniądze. Bo teraz je jeszcze próbuję wam powiedzieć jedną rzecz. Ludzie, którzy wywodzą się z branż tradycyjnych, którzy dają na przykład pieniądze dzisiaj funduszom inwestycyjnym, bo jest jeszcze stosunkowo niewiele powracających pieniędzy z internetu, nie są w stanie uwierzyć w nasze wyceny, bo na przykład facet ma spółkę giełdową, na którą pracuje 10-15 lat, wyrwał sobie ręce, zatrudnia w niej 100 osób. 200 osób jest uważa się za człowieka wielkiego sukcesu, wyjątkowego, tylko jemu się tak udało i ma firmę notowaną na giełdzie, która jest warta 30 milionów złotych. W związku z tym, jak on ma uwierzyć, że ktoś do niego przez 3 lata będzie wart 30, jemu jest bardzo trudno w to uwierzyć. Czyli bardzo trudno jest dać na to pieniądze. Oczywiście możemy pokazywać pozytywne przykłady, ale tylko zwracam wam uwagę, jaki jest też, mówiąc po polsku, insight tych ludzi, którzy, którzy powinni w was inwestować za naszym pośrednictwem. W związku z tym mamy do czynienia z tak zwanym zaklętym kołem, tak? że z jednej strony nie powinniśmy zabierać za dużo biznesów, żeby było miejsca na kolejnego inwestora, żebyście wy byli zmotywowani i żeby przez to te biznesy były lepsze, a z drugiej strony one nie są, albo mamy problem z wiarą, że one będą na tyle duże, że ten nasz mały udział na początku pozwoli nam zrealizować stopę zwrotu. I teraz to nie jest rzeczywiście mój pomysł, natomiast wyjście z tego zaklętego kręgu moim zdaniem są, 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 są dwie proste rzeczy, które należy zrobić które się robi na całym świecie. To znaczy inwestor finansowy, niezależnie od tego, ile ma udziałów, posiada, swoje uprzywilejo posiada uprzywilejowanie swoich udziałów co do zwrotu z inwestycji. Możemy to nazywać liquidity preference, możemy to nazywać dowolną, do, dowolny inny sposób. Tłumaczę, o co w tym chodzi. Jeżeli sprzedaje się firmę, to inwestor najpierw dostaje swoje pieniądze. Czyli jakby jego kapitał jest traktowany jak dług i jest zwracany przed wszystkim innym. To jest jakby metoda pewnej ochrony i tutaj są różne wersje kreatywności, liquidity preference może dotyczyć kwoty, kwoty z bezpieczną stopą zwrotu albo kwoty z zakładaną stopą zwrotu, czyli najpierw inwestor dostaje swoje plus na przykład 30% rocznie, dopiero potem reszta, jest, dopiero potem reszta jest, jest dzielona. W związku z tym, jeżeli słyszycie bardzo często o amerykańskich ultra wysokich wycenach, to pamiętajcie, że one są zawsze, zawsze są chronione liquidity preference, to oznacza, że dla inwestora ta wycena ma trochę mniejsze znaczenie, bo oni i tak zawsze najpierw dostaje pieniądze ze swoim zwrotem, tak, czyli jeżeli spółka jest sprzedawana za 100, a inwestor zainwestował 20, to najpierw inwestor dostaje 20 plus swoją stopę zwrotu, a reszta dopiero jest dzielona. Mój znajomy z Niemiec powiedział mi, że tyle jest, dlatego jest tyle tak zwanych seryjnych przedsiębiorców, bo nikt nie wychodzi z pieniędzmi z tej gry poza, poza funduszami, ale nie, nie mówię o polskich funduszach, broń Boże. A drugi mechanizm, który się stosuje coraz częściej, który, który my też stosujemy, to jest urealnianie wyceny po założonym okresie. Czyli jeżeli dzisiaj ja się zgodzę na to, że wasza firma jest warta milion złotych, tak? nie dyskutuję z tym. Nie możemy tego planu oszacować, tak jak mówiłeś, prawda? Nie, nie zrobię tego. Jest warta milion złotych. Oznacza to, że jeżeli mam zrealizować swoją stopę zwrotu, to za trzy lata powinna być warta 5-6 milionów złotych albo 10 milionów Umawiamy się co do kwoty, Czyli przy, przy egzicie nie jest tyle warta no to w tym momencie te, te udziały urealniamy, czyli sprawiamy jakby na początku, jak gdybym na początku miał więcej, czyli, czyli umarzam, czyli wy się umarzacie na moją rzecz, tak żebym ja sobie urealnił wycenę, ale wszystko jest w waszych rękach, to znaczy to jest równie, uważam, że to jest bardziej równa dystrybucja ryzyka, to znaczy wszystkie karty są w waszym ręku, natomiast musicie zapewnić inwestorowi, nie mi, tylko ludziom pieniędzy, których ja reprezentuję, godziwy zwrot z inwestycji, bo inaczej nie będą chcieli finansować waszych firm. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która moim zdaniem jest dużym problemem u nas, bo ta potrzeba posiadania bardzo dużej liczby udziałów też się wiąże z braku zaufania, który wszyscy do, co do siebie mamy. Nie? nie mówię my tylko do, do Was, tylko Wy też do nas i tak dalej. I mamy wszyscy obawę przed posiadaniem 5-6% w biznesu, bo nic z tym nie zrobimy, bo nas zablokują. Rozumiecie? Znaczy, I to jest problem, na który nie mam rozwiązania poza tym, że, musim, że muszę, musimy wymrzeć i musi urodzić się nowe pokolenie, które będzie miało więcej tego zaufania w sobie. Natomiast to też jest istotna, istotna, moim zdaniem, przeszkoda. Już, żeby było zgodnie z czasem. Na koniec życzę Wam oczywiście, żebyście skalowali biznesy do tych rozmiarów. Wiadomość chyba z wczoraj wieczora. I na koniec, ponieważ wszyscy teraz są growth hackerami, ja też zapewniam, że będę growth hackerem. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto ile ma udziału w swoich biznesach, to wejdźcie na nasz biznes prześwietl.pl i tam możecie sprawdzić, ile kto oddał, ile kto zabrał, ile kto ciągle posiada. Mamy jeszcze problemy ze spółkami akcyjnymi, ale tych wśród startupów jest niewiele, więc poza brandem 24 sprawdzicie prawie wszystko. Yy, dziękuję bardzo.